Rozmowa dnia. Gościem Sygnałów Dnia poseł Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, rzecznik tej partii. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu, witam wszystkich radiosłuchaczy. Cieszy się pan z powrotu Grzegorza Krychowiaka do kadry? No, mam nadzieję, że to będzie też miało wpływ pozytywny na wynik wieczornego meczu. Zobaczymy, jak to się zakończy. Wszyscy trzymamy kciuki za naszych biało-czerwonych. Ostatnio różnie to bywało, zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Jak pan typuje dzisiaj? No chciałbym, żeby było zwycięstwo. Myślę, że tutaj wszyscy, ale biorąc pod uwagę nasze perypetie z Mołdawią i jeszcze kilka innych przygód, które mieliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy, to wolę nie typować, ale chciałbym typować, obstawiać zwycięstwo, może tak. Okej. No a z Albanią w niedzielę? Też zwycięstwo? No, jako patriota obstawiam zwycięstwo. A co, zabrzmiało trochę, jakby pan tak z obowiązku obstawiał. No to, tak, wiesz, że nie wolno panu inaczej. Na przestrzeni ostatnich miesięcy czasami bywałem, i myślę, że Polacy również, rozczarowywane przez grę naszej reprezentacji, ale mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Panie pośle, przechodzimy do kampanii wyborczej. Dosłownie kilka minut temu profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, ujawnił konkretny zapis programowy, czy plan na po wyborach. Chodzi o 1-2-dniowe wycieczki finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do miejsc związanych z historią Polski, do miejsc pamięci narodowej. To będą wycieczki dla uczniów do 18 roku życia? Tak, to będą wycieczki skierowane przede wszystkim do 5 milionów uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wycieczki jednodniowe lub dwudniowe, tutaj rodzice będą decydowali, rady rodziców, jak to będzie wyglądało. Dofinansowanie będzie wynosiło nawet 80% do tych wycieczek. Wiemy doskonale, że bardzo często jest tak, że wielu rodzin po prostu na to nie stać, aby wysłać swoje dzieci na jakieś zielone szkoły czy krótkie wyjazdy szkolne. Największym kosztem przeważnie jest kwestia zakwaterowania, dojazdu, jakiegoś ubezpieczenia, wejścia na jakieś atrakcje, do muzeów czy atrakcyjnych różnych turystycznych miejsc. I ten program ma stanowić źródło dofinansowania dla uczniów. Chcielibyśmy, aby każdy uczeń w polskiej szkole mógł z tego programu skorzystać, aby każda szkoła mogła o taki program, o takie dofinansowanie wystąpić. Czy ten program wynika też z niezbyt wysokiego poziomu wiedzy o najnowszej historii Polski, polskich uczniów? Wszystko się oczywiście na to nakłada. Z całą pewnością on ma przede wszystkim walor edukacyjny, bo lista podmiotów będzie publikowana przez Ministerstwo Edukacji, podmiotów, czyli różnych instytucji, które będą się kwalifikowały do tego programu, do których wejście będzie można sfinansować z tego programu. Są to oczywiście różnego rodzaju muzea, różnego rodzaju instytucje, miejsca, w których młodzi Polacy powinni być, powinni poznawać tą historię najlepiej w terenie, w praktyce, i na tym nam zależy. Ten bliski kontakt z historią, kulturą również jest niezwykle istotny. Czyli to są miejsca pamięci narodowej w całej Polsce? W całej Polsce, tak. Dla szkół publicznych, niepubliczne są z tego wyłączone? Nie, szkoły publiczne i niepubliczne, bo to będzie funkcjonowało w oparciu o te zasady, które już właściwie były wdrożone przy okazji programu Poznaj Polskę, tylko ten program był realizowany w mniejszym zakresie, natomiast w tym momencie chcemy rozciągnąć jego działanie na wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Minister Czarnek w tym spocie zapowiedział, że chodzi o odwrócenie pedagogiki wstydu, że to ma być pedagogika dumy. No to ja już słyszę te, albo czytam te materiały, że to znowu szkoła pisowska ministra Czarnka i to jeszcze z tym przedmiotem historia i teraźniejszość się wiąże, że to ma być edukacja pisowska. Na pewno takie argumenty się pojawią. Nie, ale panie redaktorze, no to za każdym razem jest tego typu atak i właściwie podważanie wszystkiego tego, co robimy. Opozycja nie ma żadnej dobrej odpowiedzi na nasze postulaty programowe, bo to, co robimy od poniedziałku, czyli systematycznie każdego dnia publikujemy jeden z punktów programowych z różnych obszarów, z różnych dziedzin, jest permanentnie krytykowane, jest jakby sugerowanie, że będzie jakaś albo katastrofa budżetowa, albo to nie zostanie zrealizowane, czyli generalnie bazują na kłamstwie, na strachu, na sianiu dezinformacji. My robimy swoje, panie redaktorze. Mamy program, zaprezentowaliśmy program Przyjazne Osiedle, czyli dofinansowanie do budynków czy bloków z wielkiej płyty, który program ten umożliwi budowę całej potrzebnej infrastruktury
wokół bloku, czyli parkingów, placów zabaw, termomodernizację tych budynków, budowę wind również, co ma niebagatelne znaczenie, zwłaszcza dla osób starszych, które mieszkają na wyższych piętrach. Nawiązał do tego programu, ale jak to w praktyce ma wyglądać? Mhm. Mowa jest o tym, że to nawet 1 000 000 000 złotych rocznie będzie przeznaczane na ten program, ale Kto wybierze na przykład miasta albo osiedla, od których się zacznie? Bo to jest przecież program na dziesięciolecia chyba. Zakładamy, panie redaktorze, że w pierwszym roku to będzie 1 000 000 000 złotych. No i to będzie właściwie ten pierwszy rok taki będzie, można powiedzieć, trochę pilotażowy z uwagi na to, że chcemy właśnie zobaczyć, jak to w praktyce oczywiście będzie sprawnie wdrażane. Zależy nam na tym, aby możliwie szybko oczywiście to rozwiązanie wdrożyć w życie. No i w kolejnych latach będziemy kolejne pulę środków asygnować, aby takie dofinansowania mogły być realizowane. On będzie realizowany na podobnych zasadach jak program inwestycji strategicznych Polski Ład dla samorządów. Są to systematyczne programy dofinansowania kluczowych inwestycji z punktu widzenia społeczności lokalnych, w mniejszych, większych miejscowościach, w dużych również miastach. Te środki przecież są przeznaczane na budowę dróg, chodników, mostów, szkół, renowacje, modernizację różnego rodzaju budynków. To będzie tak, że samorządy będą musiały zgłaszać te osiedla z wielkiej płyty i będzie jakaś komisja, która będzie wybierała, od którego osiedla zaczniemy? To jeszcze, panie redaktorze, pewnie w najbliższym czasie będzie już ustalane i pewne założenia się będą pojawiały w najbliższych tygodniach. Natomiast generalnie chcielibyśmy, żeby ten model finansowania był bardzo podobny do tego, który jest wypracowany w ramach już tego sprawdzonego systemu programu inwestycji strategicznych, który funkcjonuje już od dobrych kilku lat, funkcjonuje dobrze. Te inwestycje, które są dofinansowywane nawet do 80%, bo takie są również dofinansowania w ramach tego programu, są właściwie już bardzo często teraz zrealizowane, służą mieszkańcom i mieszkańcy z tego bardzo mocno się cieszą i doceniają. Panie pośle, w sobotę prezentacja programu Prawa i Sprawiedliwości. Czy będzie nowy program społeczny, ale taki duży program typu 500+, który stanowił rewolucję społeczną? Panie redaktorze, w ramach tej już kompleksowej prezentacji, ponieważ to będzie taki finał, można powiedzieć, tego tygodnia w sobotę, chcemy nie tylko podsumować to, co działo się na przestrzeni ostatnich dni, czyli powiedzieć o tych kilka słów więcej o tych programach, które zostały zaprezentowane i dzisiaj kolejny, ale również chcemy jakby szczegółowo w poszczególnych obszarach odnieść się do najważniejszych problemów Polaków, bo na przestrzeni ostatnich miesięcy byliśmy w objeździe po Polsce, rozmawialiśmy z Polakami, nie tylko ten dialog taki bezpośredni, ale również była możliwość wypełnienia ankiet przez uczestników tych spotkań i Polacy zgłaszali różne swoje problemy i w oparciu właśnie między innymi o to zostały przygotowane kolejne rozwiązania, które będą prezentowane przez naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w Końskich. Już w najbliższą sobotę o godzinie 12 wystartujemy z naszą prezentacją. Bardzo ważne wydarzenie z punktu widzenia chociażby najbliższej kadencji, ale również tam będzie zaprezentowana taka perspektywa na nawet 8 i więcej lat, jeżeli chodzi o te kluczowe strategiczne przedsięwzięcia z punktu widzenia rozwoju Polski i tego, w którym kierunku Polska powinna pójść. Oczywiście, jeżeli chodzi o program, będą tam rozwiązania gospodarcze, społeczne, będą rozwiązania również dotyczące polskiej wsi, rolnictwa, bo przecież to jest obszar, którym bardzo mocno się zajmujemy, służby zdrowia i w ogóle bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. To będą na pewno te tematy, które w tym programie się pojawią. Służba zdrowia to jest bardzo szeroki temat. No teraz też dotknęliście służby zdrowia, ale ten program spotkał się z jakąś tam też krytyką na tej zasadzie, że dotknęliście posiłków w szpitalach, a są dużo poważniejsze sprawy. No do mnie też się zwracali słuchacze, którzy mówili na przykład, że posiłki posiłkami, ale na przykład w niektórych szpitalach osoby po ciężkiej operacji serca są właściwie zmuszane do tego, żeby jak najszybciej opuściły szpital, żeby nie stanowiły dodatkowych kosztów. Służba zdrowia to jest bardzo szeroki temat. To jest bardzo szeroki temat i właściwie żadnemu rządowi nie udało się wprowadzić jakichś takich rozwiązań, które przyczyniłyby się do poprawy, za wyjątkiem chociażby tych ostatnich lat, bo jeżeli chodzi o te lata ostatnie rządów Zjednoczonej Prawicy, to jednak nakłady na służbę zdrowia, panie redaktorze, znacząco wzrosły. Plan na 2024 rok to jest ponad 170 miliardów versus około 70 miliardów za czasów Platformy
Obywatelskiej. Darmowe leki dla seniorów, teraz również dla dzieci i młodzieży, co również jest znaczącym odciążeniem dla wielu rodzin, budżetów rodzinnych. W ramach tych darmowych leków przecież będą m.in. antybiotyki, również różnego rodzaju leki przeciwalergiczne i tak dalej, i tak dalej. I o tych zapisach programowych jeszcze porozmawiamy. Rafał Bochenek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, rzecznik tej partii, jest gościem Sygnału Dnia. Słuchaczom dziękujemy. Przechodzimy teraz do internetu. Dziękuję bardzo. Na portal Polskiego Radia. Panie pośle, to jeszcze w takim razie w kontekście służby zdrowia. No, o służbie zdrowia to we wszystkich krajach się toczą kampanie. Także na przykład w Stanach Zjednoczonych przecież głośna dyskusja. Czy to będzie program w takim razie kompleksowy, no, dotknięcia różnych? No, to jest i kwestia zadłużenia na przykład wielu szpitali, kwestia likwidacji, dostępności lekarzy. No, stały temat na przykład kolejki do specjalistów, oczekiwanie na wizytę u kardiologa, u urologa. To są te tematy, którymi żyją Polacy. Jak ale my wiele zmieniliśmy, no, jeżeli chodzi o kolejkowanie, na przykład kwestia na przykład zaćmy i tak dalej, to też ja jeszcze pamiętam w czasach, kiedy przyjmowaliśmy władzę 2015-16 rok, ludzie bardzo wiele lat musieli, bardzo długo, przez wiele miesięcy musieli czekać na operację zaćmy. My to zmieniliśmy i znacząco te kolejki zostały skrócone. Jeżeli chodzi o poziom wynagrodzeń w służbie zdrowia, również przecież zostały w ostatnim czasie przygotowane stosowne rozwiązania legislacyjne, które wspierają tych, którzy w tej służbie zdrowia pracują, pielęgniarki, lekarze i te wszystkie osoby, które dbają o nasze zdrowie. W związku z tym tych rozwiązań, Krajowa Sieć Onkologiczna, to również jest przecież efekt działania obozu Zjednoczonej Prawicy, tutaj przy wsparciu mocnym pana prezydenta Andrzeja Dudy. To jest bardzo, system służby zdrowia i służba zdrowia jest bardzo skomplikowanym mechanizmem, w związku z tym oczywiście będą pewnie zawsze jakieś problemy się pojawiały, natomiast to nie jest tak, że ze strony obozu Zjednoczonej Prawicy nie było żadnej odpowiedzi i nie ma żadnej recepty. Będą recepty, będą propozycje. Panie pośle, Ukraina odgraża się, że jeżeli Polska po 15 września utrzyma embargo dla ukraińskich zbóż, to będzie skarżyć Polskę do Światowej Organizacji Handlu. No tutaj pytanie zasadnicze jest o decyzję też Komisji Europejskiej. Czy my jesteśmy jeszcze partnerami, przyjaciółmi z Ukraińcami, czy to już jednak weszliśmy w jakiś taki okres twardej rywalizacji? Wie pan, ja się tu odwołam do słów naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który zawsze mówił, że niezależnie od tego, jaka jest sytuacja na świecie i co się dzieje poza naszymi granicami, oczywiście będziemy wspierać naszych sąsiadów, w tym momencie akurat mam na myśli tutaj Ukrainę, będziemy ich wspierać, będziemy współpracować, bo są rzeczywiście w trudnej, wyjątkowej wręcz sytuacji wojennej, ale zawsze, jeżeli będziemy mieli do wyboru interes ukraiński, a polski, będziemy wybierali interes polski. My jesteśmy rządem propolskim, rządem, który stoi na straży polskich interesów i również w tej sytuacji. No, nie może być tak, że produkty rolne z Ukrainy będą w sposób niekontrolowany wpływały na rynek polski, destabilizując sytuację polskich rolników. No, na to sobie absolutnie pozwolić nie możemy. My rozumiemy sytuację, w jakiej znajdują się dzisiaj Ukraińcy, dlatego ten nasz wielki wysiłek podejmowany jest od wielu, wielu miesięcy wsparcia ich w zakresie zbrojeń, w zakresie również wsparcia dla ich obywateli, którzy przecież tutaj przez długi czas przebywali i wciąż zresztą przebywają. To jest stopniowo oczywiście ograniczane, ale też mogli przez wiele miesięcy korzystać z wielu rozwiązań legislacyjnych skierowanych do polskich obywateli i one były symetrycznie jakby też stosowane wobec obywateli ukraińskich. Stopniowo to już jednak ograniczamy. Natomiast no, nie możemy sobie pozwolić na to, aby produkty rolne z Ukrainy w sposób niekontrolowany wpływały na rynek polski i były przedmiotem jakiejś spekulacji, co negatywnie odbija się na warunkach życia naszych rolników. Jeżeli chodzi o tranzyt zboża ukraińskiego przez Polskę, jak najbardziej tak. My tego nie kontestujemy, będziemy tutaj wspierali. Są mechanizmy przygotowane przez polski rząd we współpracy z Unią Europejską. No Polska nie ma chyba nigdy, żadnego problemu. Polski rząd chyba nigdy nie obiecywali tego, że ukraińskie zboże będzie mogło być, nie wiem, że będzie można handlować w Polsce ukraińskim zbożem. Takiej obietnicy chyba nigdy wcześniej nie było. Takiej obietnicy nie było. Sytuacja wojenna spowodowała wywrócenie jakby tego rynku rolnego do pewnego stopnia oczywiście, bo na szczęście odpowiednia i szybka reakcja naszego rządu na początku roku zablokowała ten niekontrolowany napływ zbóż i na pewno po 15 września, jeżeli Unia Europejska nie podejmie takiej decyzji, to my jako obóz Zjednoczonej Prawicy zawsze będziemy stać po stronie polskich rolników i podejmiemy takie decyzje, które zabezpieczą rynek polskich rolników i rynek polskich zbóż tutaj u nas w kraju.
Panie pośle, mam przed sobą Rzeczpospolitą na jedynce artykuł o tytule Wyborcze cięcie stóp. Sugestia, że nie tylko zresztą tego dziennika, ale sugestia chociażby posła Koalicji Obywatelskiej, nie posła Polski 2050 Mirosława Suchonia na przykład, że prezes Glapiński działa pod dyktando Prawa i Sprawiedliwości i niespodziewane przez rynki także obniżenie stóp procentowych tej głównej o 3/4 punktu procentowego to jest działanie pod wybory. Panie redaktorze, no, Narodowy Bank Polski jest instytucją niezależną, która reguluje politykę monetarną, politykę finansową państwa. I to, co mogę powiedzieć, to to, że dzisiaj ja wiem, że ta decyzja jest atakowana przez polityków opozycji, bo wystarczy zobaczyć, jak zachowują się ich przedstawiciele w Radzie Polityki Pieniężnej i co mówią, jeżeli chodzi o stopy procentowe. Wszyscy doskonale wiemy, że stopy procentowe wielu z nas bardzo mocno uwierały z uwagi na rosnące raty kredytów. Niestety były koniecznością z uwagi na inflację, która była pokłosiem de facto wzrastających cen surowców na skutek wojny na Ukrainie. Natomiast jeżeli jest ku temu możliwość, jeżeli są do tego warunki, a rzeczywiście inflacja spada i to jest fakt obiektywny, inflacja już nie wynosi kilkunastu procent, ale właściwie jest na poziomie 10%. Co akurat tutaj oddajmy, że prognozował profesor Adam Glapiński. I za to był atakowany. Był za to atakowany. Wyśmiewano jego konferencję. Jeżeli ktoś chce przeanalizować, akurat tych konferencji słuchałem, to profesor Glapiński już rok temu zapowiadał, że będziemy schodzić z płaskowyża. Te jego prognozy się sprawdziły. To zapytam inaczej. Czy pan uważa, bo może pan w tym studiu wezwie niektórych polityków, no Donald Tusk na przykład mówił o wyprowadzaniu prezesa Glapińskiego z gabinetu. Czy Donald Tusk powinien przeprosić prezesa Glapińskiego? Ja myślę, że oni nie przeproszą, panie redaktorze. Ale no czy powinien, bo prognozy się sprawdziły. Przyzwoitość, panie redaktorze, nakazywałaby przeproszenie. Natomiast po raz kolejny okazuje się, że cała opozycja, łącznie z TVN-em i ich ekspertami, którzy niemalże na zamówienie polityczne komentują wszystkie decyzje obozu Zjednoczonej Prawicy, instytucji również niezależnych, które są proobywatelskie, kontestują i podważają. No, szanowni państwo, od wielu, wielu miesięcy, i to zacząłem przed momentem mówić, i do tego jeszcze raz nawiążę, przedstawiciele opozycji, delegowani przez Senat do Rady Polityki Pieniężnej, naciskają na to, aby podnosić stopy procentowe, nawet do kilkunastu procent. Pani Tyrowicz mówiła o tym, że stopy procentowe powinny być powyżej wskaźnika inflacji, wtedy kiedy ta inflacja wynosiła kilkanaście procent. Co by to oznaczało? Bankructwa, utratę majątków przez naszych obywateli, brak możliwości spłaty pożyczek, kredytów. Tym by się to skończyło. Polityka finansowa jest niezwykle... Na pewno bardzo mocne schłodzenie gospodarki. I bezrobocie. My w sposób, prowadząc politykę gospodarczą w sposób wyważony, doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że w Polsce jest jeden z najniższych wskaźników bezrobocia, jeżeli chodzi o benchmark Unii Europejskiej. Natomiast ta inflacja, oczywiście być może kilka miesięcy później, ale spada i tak jak obiecywaliśmy, do końca roku ona będzie na pewno jednocyfrowa, co stworzy również dobre warunki do tego, aby wdrażać kolejne programy społeczne, jak chociażby program 800+, który tak jak obiecaliśmy, będzie realizowany od 1 stycznia. Skoro pan wymienił nazwę stacji TVN, to już na koniec takie pytanie o tą strategię. No, oczywiście każda partia ma swoją strategię wyborczą, ale... No, nie mają platformerską. No nie, no TVN mimo wszystko nie jest partią polityczną. No partią polityczną nie, ale jednak, co by nie mówić, akurat te materiały są mocno stronnicze. Ale zadam to pytanie właśnie sobie, jeszcze. Wczoraj, że tak powiem, chciałem sobie zepsuć dzień i sobie włączyłem na chwileczkę tę stację, to naprawdę żadnej, nie mówię pozytywnej, ale nawet neutralnej informacji. Miałem takie wrażenie, jakby się wszystko waliło, panie redaktorze. Moje pytanie brzmi tak. No, zdecydowaliście o tym, że będzie bojkot debat przedwyborczych organizowany przez TVN, przez Onet, przez Wirtualną Polskę. Pytanie, czy nie za szeroko i pytanie, czy no, to nie jest jednak błąd, że politycy, no, niezależnie od tego, że mogą krytykować jakąś stację, uważać, że jest stronnicza, z otwartą przyłbicą stają do debaty, nie mamy nic do ukrycia, a może zresztą w tych wyborcach, u tych wyborców niezdecydowanych możecie kogoś pozyskać wówczas. Panie redaktorze, ale to są media, te, które pan wymienił, o jasnym profilu politycznym. Jeżeli pan przejrzy na tych portalach informacje, które się pojawiają, czy w tej telewizji, jak są przedstawiane, nawet najbardziej korzystne z punktu widzenia społeczeństwa decyzje, rozwiązania, zawsze jest szukanie dziury w całym. I to naprawdę gołym okiem widać, i to Polacy już widzą i generalnie jak widzą, jak włączają TVN. Taka rola dziennikarzy. Widzieć raczej negatywy niż pozytywy. No nie, myślę, że rolą dziennikarzy jest rzetelna informacja. I to jest przede wszystkim rola dziennikarzy, a nie manipulacja. I to jest ta zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o sposób postrzegania, chociażby przeze mnie i przez wielu Polaków, obywateli,
roli dziennikarza, a tego, czym tak naprawdę jest to, co robią ci ludzie w tej stacji. Dlatego, wie pan, my chętnie będziemy debatować i debatujemy przede wszystkim z Polakami. Dlatego ten objazd po Polsce, dlatego rozmawiamy. Chętnie będziemy się ścierali również w innego rodzaju formułach medialnych również debat, bo to nie jest powiedziane, że my w ogóle nie będziemy debatować w mediach. Będziemy debatować i wiem, że również inne media przygotowują różnego rodzaju formaty internetowe, telewizyjne, jeżeli chodzi o debaty. I będziemy na pewno liderów. Jarosław Kaczyński, Donald Tusk odbędzie się, czy raczej można o tym zapomnieć? Ale panie redaktorze, no problem z Donaldem Tuskiem jest tego typu, że Donald Tusk ma jakieś trudności z utrzymaniem i podtrzymaniem swojego zdania w kluczowych sprawach. Jednego dnia mówi jedno, a drugiego dnia mówi zupełnie coś innego. W związku z tym... Można mu to wytknąć. No ale wie pan, no to rozmawianie z kimś, kto jest w stanie powiedzieć wszystko, nie ma sensu, dlatego że to nie da żadnego rzetelnego obrazu widzom i właściwie zawsze będzie w jakiś sposób oszustwem widzów, ponieważ ten człowiek jest w stanie powiedzieć wszystko, a robi zupełnie co innego. Jeżeli pan przejrzy program, ja ostatnio poświęciłem trochę czasu na sprawdzenie obietnic wyborczych Platformy Obywatelskiej sprzed kilku lat, to naprawdę są tam bardzo ciekawe inicjatywy właściwie powpisywane w tym programie, tylko żadna z tych inicjatyw, i to jest największy problem Platformy, nie została wdrożona z tych, które gdzieś tam były wrzucone. Między innymi, proszę, musimy kończyć, bardzo dziękuję. Program 3x15 miał być obniżony PIT, CIT, VAT. 100 konkretów Donalda Tuska, więc też będziemy się mogli do tego pewnie odnosić w tej kampanii. Rafał Bochenek, poseł Prawa i Sprawiedliwości i rzecznik tej partii. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę państwu. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.